Szersza plaża, więcej piasku i oczyszczona linia brzegowa. Nad jeziorem Glibiel w Łochowicach w najbliższym czasie rozpoczną się prace mające polepszyć warunki podczas letniego wypoczynku. Będzie naprawiony pomost, odremontowane ogrodzenie pomostu, ogrodzenie całej plaży. Dodatkowo będzie zamontowany radiowęzeł i kilka ulepszeń dla odpoczywających nad jeziorem Glibiel. Prace zostaną wykonane dzięki pozyskanym środkom w ramach współpracy z lokalną grupą działania. Na modernizację przeznaczono prawie 230 tysięcy złotych. Do końca maja będą wykonane te największe prace ziemne. Natomiast na przełomie maja i czerwca wykonana zostanie reszta zakupów, tak żeby turyści, żeby mieszkańcy wypoczywający nad jeziorem już. Od mniej więcej połowy czerwca mogli korzystać z tego, co zostanie wykonane nad jeziorem w Uchowicach. Ma powrócić nowa wieżyczka dla ratownika i powstanie radiowęzeł, który umili spędzanie czasu na plaży. To jednak nie wszystkie nowości. Generalnie jest podział jak gdyby w, czterech, w czterech aspektach. Mianowicie, z jednej strony to jest naprawa i doposażenie w sensie modernizacji technicznej, tak to sobie powiedzmy, czyli, czyli naprawa części desek w pomostach, odmalowanie tych, tych pomostów. Barierek, jak również doposażenie w piasek oczyszczenie linii brzegowej, czyli mniej więcej to, co było też robione w zeszłym roku. Kolejna rzecz to jest kwestia bezpieczeństwa na wodzie, czyli doposażenie w, w bojki, doposażenie w linki, w siatki dla dobrodzików. Zwiększy się również wyposażenie ratownicze. Do dyspozycji będzie nowa łódka oraz defibrylator. Czy Też pracujemy nad tym czekamy jeszcze na decyzję z RZGW i z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, żeby przekształcić ją z miejsca przeznaczonego do na kąpielisko, to wtedy ranga jest jak gdyby wyższa, no wyższe też są wymagania zarówno związane z bezpieczeństwem, jak i warunkami epidemiologicznymi. Podwyższamy sobie niejako poprzeczkę, liczymy tak jak powiedziałem na to, że ściągniemy kolejnych turystów, no i poprawimy komfort wypoczynku. Dofinansowanie inwestycji wyniesie około 85%, 15% to wkład z budżetu gminy.